50 TV, Kasia Dorosz, witam serdecznie. Jedz, aby żyć, a nie żyj, aby jeść. W jedzeniu nie chodzi tylko o to, abyśmy się najedli dosyta albo ponad miarę. Natomiast chodzi o to, aby jedzenie przyniosło nam zdrowie. W takim razie jedzmy dla zdrowia. Już Hipokrates powiedział, że żywność ma być naszym lekarstwem. Nasyćmy nasze ciało energią. Inaczej mówiąc, dajmy mu to, czego potrzebuje. Dlatego tak bardzo jest świadome odżywianie. Czyli wiedza co, kiedy, ile, jak jeść, żeby być zdrowym. Ważne jest, żebyśmy siebie rozpoznali i sobie uświadomili, jakie mamy potrzeby, jakie mamy warunki genetyczne. Jedzenie ma służyć nam, a nie odwrotnie. Istnieje wspólny mianownik zdrowego odżywiania. Żywność naturalna, jak najmniej przetworzona, dobrej jakości produkty to podstawa. Ale ważne jest również, kiedy i ile jemy. Warto zadbać, by nasza dieta była zrównoważona. Pod względem ilościowym, nie za dużo, nie za mało. O w miarę stałych porach, termicznym, czyli jak najwięcej ciepłych potraw, ale jak najmniej przerobionych i jakościowych, czyli odżywczych. Żywność, która nas nie żywi, nie jest dla nas dobra. Kierujmy się zasadą 4 razy U. Umiarkowanie, uregulowanie, urozmaicenie i utrzymanie w cieple. Pamiętaj, odżywiaj się dla zdrowia. Warto sobie uświadomić, że złe odżywianie prowadzi do szeregu chorób, takich jak cukrzyca, alergia, otyłość. My umieramy teraz nie z głodu, lecz z nadmiaru pożywienia. Nadmiaru tłuszczu, cukru, konserwantów i przetworzonych rzeczy. A zatem odżywiaj się dla zdrowia i jedz, aby żyć, a nie żyj, aby jeść.